fajerwerki, było historyczne zwycięstwo na motorenie w Toruniu, ale czas płynie, jak to się pięknie mówi. I co, Australia przed nami? Na pewno, no Australia jest dla nas wszystkich nowością, więc idziemy pozwiedzać, zobaczyć koale, kangury i objechać dobre zawody, najpóźniej się cieszyć i świętować, mam nadzieję. Bo plan jest taki, że najpierw lecą motocykle, najpierw leci sprzęt, powoli się pakujecie, pakujemy. Kto tam pojedzie, jak to wygląda, Sławek? No tak jak powiedziałeś, najpierw leci sprzęt. Całe wyposażenie. My za dwa tygodnie, mam nadzieję, dołączymy do tego wszystkiego. Jest to dla nas pierwsza taka wyprawa. Jesteśmy troszeczkę, no tak, lekko wystraszeni, nie wiemy. Dzięki też za chłopakom wszystkim, którzy nam pomagali. Powiedzieli, co mamy zabierać, czego nie, także no zobaczymy. Szykujemy się do wyjazdu. Motory jadą dzisiaj, my za dwa tygodnie. Tam widziałem, że taka reklamówka Wiktuałów przygotowana przez Honolata. Oczywiście ty zostajesz z synem, będziesz go tutaj jak wspierać, motywować jeszcze przed tym Melbourne. Co robić z nim tutaj? Jak to będzie wyglądało? On ma swoje życie, będzie robił to, co do niego należy. Ja mam swoje jutro życie. Także nic więcej, nic innego nie będzie. Reklamówkę mamy, reklamówkę z bułeczkami na drogę jest. Nie umrzecie z głodu. Najlepsze sprzęty, rozumiem, są właśnie w tym busie. Tak, te same trzy motocykle co w Toruniu, więc już odwrotu nie ma. Ile kilometrów przed nami? 750-800. Zależy, jaką sobie drogę wybierzemy. Bułka z masłem, tak? Amsterdam, prawie Amsterdam. Prawie. Może gdzieś tam zahaczymy jeszcze. No może gdzieś koło Hamburga. Daję wam pozwolenie. Dobra, no to wy się żegnajcie, a my powoli ze Sławkiem, tak? Idziemy. Cześć, szerokości wam również. Spokoju przede wszystkim, trzymajcie się, tak, do zobaczenia. Tak. No wy gdzie my to jesteśmy? Dojechaliśmy? No już chyba dojechaliśmy z Szykami właśnie. Gdzie dokładnie? To jest co, Holandia? Tak, Holandia, już Holandia. A ile za nami? Ile z Zielonej Góry jechaliśmy? Niecałe 800 mieliśmy, nie najgorzej. No ja przejechałem pierwszą część trasy, więc jak się zmieniliśmy, to ja poszedłem spać i robić, dojechał na miejsce właśnie. Jesteśmy, panie Sławku. No dobra. Troszkę pospaliśmy, co? No ja tak. Nie wszyscy, ale ja się wyspałem. Ale chłopaki śmigali fajnie, nic się nie działo. Spokojnie chyba, co? No fajnie, to znaczy droga chyba nie była za ciekawa, trochę nam popadało. No ale spokojnie, mamy czas, także jakiś za bardzo nie musieliśmy śpieszyć. Tak jak czasami na zawody, wyjazd był tak w miarę ustalony. Także jakieś jazdy na wariata nie było. No, fajnie, dojechali na miejsce. Jestem z nich dumny. Tak i z całej ekipy. I taki pierwszy etap za nami, teraz będziemy co? To wszystko wyładowywać. Zaczynamy. I się zaczyna. To masz pierwszy raz, panowie wszyscy. Wszystkich pierwszy raz. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Zapasowy, gdzieś kierownica, banery reklamowe, także kaski, maty, wszystko powoli. Mam nadzieję, bo my też troszeczkę panika, że chyba niczego nie zapomnimy, jakiej część rzeczy. Ale listy nie ma, żeby tam odfekowywać? No powiem ci, że widzisz, pan, nie pomyślałem. Tak to było wszystko. Jak na zakupy. A powinno być, by nam było lepiej, to czy jest, ale no, większość rzeczy jest schowana z czyni, także powinno być dobrze. Lepiej
Jak spojrzysz na skrzynię, to każda ma swój numer i nazwisko zawodnika. Tam znajduje się cały potrzebny sprzęt. Normalnie każda może ważyć jakieś 490-500 kg. Wszyscy są zdyscyplinowani. Wiedzą, że nie można tam wpakować olejów czy paliwa do motocykli. Chodzi o to, żeby nie było problemów z transportem. Tony Briggs was trochę instruował, żeby to nie drgało, tak? Żeby to było jak najlepiej tak, tam... Tak, tak, no okazało się, że będzie leciać samolotem. I no i chodzi o to właśnie tak, że samolot będzie drżeć, żeby jak ten motor jak najmniej gdzieś tam tych wibracji dostał. Nie? Teraz odkręcasz coś, wykręcasz? Tak, żeby się na to jeszcze taka deska położyła, żebyśmy mogli na motorami coś położyć. A, żeby taka półka powstała? Tak jest. Godzinny nasz fantastyczny pobyt w Holandii dobiega końca, Sławek. Godzinę czasu? Tak, godzinę zajęło, patrzyłem, była 8, jest 9. Poszło jak słodka chyba, co? No jak na pierwszy raz, to nie najgorzej. Tu widzę, są rekordziści, szybko dają radę, ale mam nadzieję, tak jak mówiłem, że to nie pierwszy raz wyjazd i już tam za 10 razem to będzie jeszcze szybciej. Motocykle śmigają, lecą, a później ludzie. No mam nadzieję, że motocykle, nie wiem dokładnie, czy to już dzisiaj, jutro wylatują, ale będą nas pewnie pierwsze czekać. Widzimy się pewnie w kraju kangurów. No mam nadzieję, że wszyscy cało zdrowo tam dolecimy. Do zobaczenia. No i jesteśmy w Australii, dolecieli również Duzersowie, czyli ekipa Dudków. Ponoć w Europie tylko są Dudki, okazuje się, że w Australii też. No tak by wyglądało, nie ma tych... Nie wpływa, ale Dudki przyleciały. No jak, podróż spokojna, bez żadnych przygód? Tak, spokojna. Dość długa, ale bez żadnych przygód. Były tam jakieś manewry w czasie lotu, czy nie? Nie, na spokojnie wszystko. Trochę przespanej do chwili... Dolecieliśmy. Te pierwsze 8 godzin do Dubaju, jeszcze gdzie miałem miejsce obok wolne, to tak się mogłem rozłożyć tak troszeczkę na 2,5 fotela, to tak, a jak już później trafiliśmy na ten z Dubaju już do 4 osoby, ja się... 13 godzin. No to powiem masakra, nie wiem, większość udało się usnąć zaraz gdzieś, a ja wtedy przechodziłem przez Patryka, se maszerowałem w samolocie gdzieś w jedną, w drugą stronę. Ale umiliłeś sobie jakoś ten lot, mam nadzieję. Nie, zakaz był. Zakaz. Zabronili. Bo to Dubaj i tak, Dubaj, Australia. Nie, muszę uważać. Stwierdzili, że tego, że nie, mamy tu spokojnie. Nie wiem, czy to chodziło z jakiejś przeszłości, z pierwszych wypraw. Widzę, że wszystkie elementy, no trzeba, co? No tak, no muszę filtry, no pozasłaniane, bo jednak trochę czasu minęło, żeby one nie powysychały, nie? A oleju w końcu, olej mogliście przewozić, czy nie? Nie. Nie ma oleju ani w ramie, ani w silniku, także wszystko musimy pouzupełniać, teraz posprawdzać i przygotować do treningu. Przyda jeszcze jedna ręka, nie? No nie, no, do litra salon nie dał radę, we dwóch to jakoś lżej idzie. Ale stadion fajny? Robi wrażenie, czy nie? No duży jest. Bardzo duży. Fajnie, że tak parking mamy tutaj na miejscu. To nie musimy gdzieś tam uciekać. Teraz na razie jest kawałek czas z tym się wozić, ale na samych zawodach będzie tak, że jesteśmy przeważnie w tych, na tych torach sztucznych, no to gdzieś tam byliśmy z tyłu. Mieliśmy parkingi, a teraz... Otwarte wszystko. Także, no... Widoczności tutaj nie ma, ale jakieś podesty są,
Myślę, że będzie to można wszystko obejrzeć. Panowie, mnie to tak wygląda, że wy pierwsi tu jesteście. To jakiś omen? Omen. Oby, chociaż kurde. Zawsze nie chcę odwracać odwrotnie. Ale. No bo tak chyba jest to dla nas nowość. Tak już my dziewiątych, bo zdążymy się wyrobić do 15 do treningu. Aha, no wiedzieliśmy, że wy macie być, my znaczy. Wiedząc o tym, że będzie telewizja, to pewnie cofnijcie się dwa kroki do tyłu. Zawsze, wszystko przez telewizję. Nie no, nie, ale to musi być tak jak na filmie. Cięcie, to ojej, to nam się te rozkładanie chyba wydłuży. Ale powiem ci, że dobrze wam wypada to wszystko. Tak? Takie aktorzenie, że tak powiem, nieładnie może, ale... Powiem ci, że gdybyś w jakimś oglądam tam Hollywood... Barwy szczęścia oglądam, tam ten jeden zakrony. Nie, to nie ta telewizja. O nie, ty oglądasz, wiesz co oglądasz? Belfra. Belfra? Pierwszy odcinek, drugi też. No, Watacha, zaraz, te sprawy, no to tak. Też nie wasza. To niech będzie ten derby. Odnaleźliśmy też Patryka Dudka tutaj w Melbourne w Australii. Jak tobie się podoba? Bo pierwszy raz jesteś, tak? Tak, pierwszy raz. I na pewno ta pogoda dzisiaj zrobiła dużą robotę, bo słoneczko jest. Więc polenizna jest? Nie. Słoneczko jest, miasto zwiedzone, więc bardzo fajny klimat. Co tobie się tutaj najbardziej podoba? Jest jakieś miejsce? Fragment coś czytałeś, oglądałeś? Czyli jest tam w sumie parę miejsc do odwiedzenia, ale dzisiaj tylko udało nam się wejść na ten wysoki blok, 80-piętrowy czy coś. No i jest wrażenie stojąc u góry, bo małego kabla złapałem. Tak. Ale no... Zobaczymy, no jeszcze się tutaj jeszcze 2 dni, może coś zobaczymy innego. Ja się naczytałem w internecie trochę, że chcesz przywieźć kangura, papugę, koale, coś tam jeszcze, tak? To rzeczywiście wszystko po punkcie? Tak, ale w sumie z tych pamiątek wyjdzie na to, że nic chyba nie przywiozą, więc po co mi to? Ale coś trzeba mówić, więc tak powiedziałem. No dobra, a jak jest przed zawodami? Już myślisz o tym, bo trening, jak stadion, jak tor, jakie twoje wrażenia już te sportowe? No na pewno tor jest ciekawy, bo jest sztuczny, a jest geometrycznie bardzo duży, więc myślę, że będzie to też fajne przeżycie i dlatego czekam niewątpliwie na ten trening, żeby zobaczyć, no jak się będzie jechać, jak będę się czuł, więc zobaczymy. Będzie mistrzem świata 2017. Szukamy odpowiedzi. Lee Adams. Kto będzie mistrzem świata? Jason Doyle. A dlaczego? Po pierwsze, bo zasłużył. Pamiętamy jego zeszłoroczną kontuzję i to, co się potem stało. Po drugie, jesteśmy tu w Melbourne, więc wszystko wskazuje na Doyle'a. Oczywiście Dudek zrobił w tym roku wspaniałą pracę. Czapki z głów przed jego wynikiem w pierwszym roku startów. Ale sercem jestem za Jasonem i tu w Melbourne on musi to zrobić. Jesteś gotowy na to, żeby być mistrzem? Zobaczymy w sobotni wieczór. To miłe być na rodzinnej ziemi i ścigać się przed australijskimi fanami. Będzie wspierać mnie rodzina i znajomi, którzy przyjadą z rodzinnego miasta, więc szykuje się dobra noc dla Australijczyków. Kto będzie mistrzem świata? Kto będzie mistrzem świata? No, ciężko mi powiedzieć. Walczy Patryk z Jasonem. Oczywiście, że jesteśmy za Patrykiem. Ale no Jason jest w świetnej formie, jest do przodu 10 punktów bodajże, tak? 14. No. Generalnie wydaje mi się, że... Trzymam kciuki za Patryka, ale generalnie wydaje mi się, że Jason da radę to obronić. Z australijskiego punktu widzenia mam nadzieję, że wygra Doyle. On od kilku lat jest jednym z najlepszych zawodników na świecie i dotychczas ponosił wysoką cenę za brak szczęścia. Czasami jednak w sporcie szczęście jest z tobą, albo go po prostu nie ma.
Oczywiście Patryka znam od wielu lat. Pamiętam go jako małego chłopaka, kiedy jeździłem w Zielonej Górze razem z jego ojcem. Fajnie jest widzieć dwóch zawodników, którzy jeżdżą w Polsce w jednym klubie, a w Grand Prix ścigają się o tytuł mistrza świata. Tu po prostu najlepszy w całym sezonie wygrywa. Zapowiada się na pewno ciekawa walka. Oczywiście bliżej mi do Patryka niż do Jasona, więc na pewno tutaj z ciekawością będę obserwował na swoim moim monitorze. 14 punktów przewagi nad Dudkiem. To duża przewaga według ciebie, czy nie? Myślę, że to dobra przewaga. Nie zapominam jednak, jak było rok temu. Rok do Torunia miałem 5 punktów przewagi nad Gregiem Hancockiem, a wiemy, jak to się skończyło. Ale po tegorocznych zawodach w Toruniu, gdzie zdobyłem 10 punktów, wszystko jest przede mną. Wszystko jest do zdobycia. No wiadomo, sercem za Polakiem, ale Jason też nie jest wolny. A ten tor leży ci, podoba się dzisiaj to, co zobaczyłeś? Tak, całkiem jest w porządku. Gdzieś tam jakieś małe wyrwy się zrobiły, ale to nie jest jakiś duży problem. Bardzo dobrze się czuję. Tor przypomina, można powiedzieć, trochę tor bydgoski, czyli dość łagodne łuki, proste, dość takie szybkie, długie. Trochę inna nawierzchnia niż na innych sztucznych torach, ale wydaje mi się, że była dobra prędkość na treningu, więc będzie dobrze. Ja bym chciał powiedzieć całemu narodowi w Polsce, o co ty jedziesz w sobotę tutaj w Melbourne? Witam wszystkich Polaków. O co ja jadę? Ja jadę, żeby przetrwać i wrócić do domu, ale z jakimś medalem wrócić. A jakiś konkretny kolor? Z każdego będę zadowolony, bo to i tak chyba duży sukces jak dla mnie w tym roku. Jako debiutant czuję się wyśmienicie, jestem na drugim miejscu, więc walczę o pierwsze, ale wszystko się okaże po zawodach. Towarzysząc Patrykowi Dudkowi tutaj w Melbourne, w Australii, nie mogło zabraknąć przemyśleń naszego narodowego, czyli naszego eksperta NC+, Marka Cieślaka. Witaj, drogi Marku. Co widać przez te okulary, nie różowe, ale kolorowe w Australii? Kolorowy świat. Podoba się? Podoba się. I dla mnie jest to, jak to się mówi, taka wycieczka życia, no bo jechać do Australii nie każdy może. Co twój trenerski, narodowy, selekcjonerski nos tobie podpowiada chwilę przed ostatecznym rozstrzygnięciem podczas ostatniej rundy Grand Prix 2017? Cóż, no ta przewaga Doyle'a jest troszeczkę duża, bo jednak... 14 punktów, no to on by musiał w ogóle dzisiaj nie pojechać, prawda? Patryk natomiast musiałby zaliczyć, jak to się mówi, zawody życia. Prawda? Ale jakaś taśma, defekt na początku, myślisz, że to by mogło wybić... z rytmu takiego rutyniarza jak Doyle? Ja myślę, że on dzisiaj nie spał spokojnie, bo przecież on już był mistrzem świata w ubiegłym roku, praktycznie witał się z tym. I nagle jedno wejście w łuk i po zawodach, prawda? Więc on się może też i tego obawiać, że może go jakaś tam kontuzja czy upadek na początku zawodów. Także on dzisiaj będzie też główkował, jak tu się doczołgać do tego tytułu. Miałeś obydwu panów, którzy prowadzą, czyli Jasona Doyle'a i Patryka Dudka w falubazie w sezonie 2017. Jak jest u nich właśnie z psychiką, z głową w takich sytuacjach kryzysowych, czy w takich sytuacjach, kiedy trzeba się skupić, kiedy jest duże ciśnienie, duża presja, no ale trzeba pojechać po wynik? No, powiem tak, że to są zawodnicy, każdy jest na pewno inny. No ja powiem tak, że w tym momencie Patryk jest w dobrej formie, co udowodnił w Toruniu, gdzie wygrał, ale on cały rok miał taki, powiem, w ubiegłym sezonie był lepszym, jak to się mówi, rajderem, lepiej jeździł, a w tym roku jeździł bardzo różnie i to w lidze też się odbijało jakimiś takimi zdobyczami punktowymi, nie na jego poziomie. A mimo wszystko jednak to czołowe miejsce utrzymał przez cały ten cykl. I ja powiem, że go podziwiam, bo widziałem, że nie wszystkie rzeczy mu wychodzą na motocyklu, tak jakby chciał. Sam się tym denerwował. A jednak mimo to był cały czas w czubie, prawda? I jest. Myślę, że jest też mocny mentalnie.
przeleciał z Europy do Australii jest Dudek, Patryk Dudek. Latasz w tym sezonie niesamowicie. Powiedz, jak się czujesz tutaj w Australii. Ostatnia runda cyklu Grand Prix. Nie chcemy tego powtarzać, ale fakty są takie, że jako debiutant masz szansę na duże rzeczy. No jest taka szansa, jestem tego świadomy, jednak się wszystko okaże po 23 biegach bodajże, więc co tu dużo mówić. No jedziemy robić swoje, mam nadzieję, że wszystko się ułoży dobrze po mojej myśli. Najważniejsze jest dla mnie, żeby wrócić cało i zdrowo do domu. Z jakim kolorem sobie planujesz? Z każdym, co mi do twarzy będzie chyba dobrze, więc zobaczymy. Sezonie. Nowym wicemistrzem świata jest Patryk Dudek. Wielkie gratulacje, Patryk. Kłaniamy się nisko przed tobą. Zdejmujemy czapki, kapelusze. Wielka rzecz. Jesteś drugi na świecie w swoim debiucie. No, coś pięknego. No w sumie tak, no coś pięknego, jednak na razie tego nie czuję, jesteśmy w czasie zawodów, więc no fajnie, fajnie, no tyle mogę powiedzieć z tego miejsca, jednak zawody się toczą dalej, staram się walczyć w sumie o finał w dzisiejszych zawodach, żeby wygrać w ogóle te zawody. Jestem drugi, na razie się nic nie zmieniło. Powiedz, co było najważniejsze, co było kluczowe w tym sezonie, żeby zostać wicemistrzem świata na żużlu w swoim debiucie? Kto pomagał najbardziej? Co było najważniejsze? Nie no, przede wszystkim muszę podziękować tutaj pracy chłopakom z teamu, bo no jeżdżą, pilnują tego i dbają o ten sprzęt. Dziewczynie oczywiście, pozdrawiam cię Kasiu. Mamie, rodzinie całej, no i przede wszystkim sponsorom, którzy no, zainwestowali we mnie gdzieś te pieniądze. Ja dzięki temu mogłem zainwestować też ten sprzęt, bo ten sezon był różny. No i jestem w tym miejscu, w którym teraz stoję. No i odpukać bez kontuzji. Będzie jakiś koncert skrzypcowo, nie wiem, organowy na ulicach Zielonej Góry. Coś tam pewnie mama Honorata szykuje, bo została w Polsce. Liczę na winobranie Patryka Dudka albo weekendowe coś w Zielonej Górze. Ma w domu swoją rodzinę. Mamę, tatę, tam dziewczynę Kasię, którzy za nim po prostu stoją. On wie, że ma w nich oparcie. I to jest bardzo dobrze, ma spokojną głowę. O. Zawodnik, żeby jeździł, to musi po prostu nie mieć żadnych innych problemów. Można mieć, ale niewielkie. Ojciec sukcesu, wszystko się zgadza, panie Sławku, wielkie gratulacje. No, mieć takiego syna to chyba największy skarb, jaki sobie można wyobrazić. No tak, chyba tak muszę tylko potwierdzić to, co powiedziałeś. No, nie wiem w ogóle, co mam mówić. No. Tak jak my jesteśmy naturalni, ciężko mi wymyślić jakieś nie wiadomo słowa. No co, my jesteśmy dumni z tego, z Patryka, że osiągnął taki sukces. On zawsze chciał się dziś mówić, zapisywać do historii, to nam się udało. Na tą chwilę jest jako pierwszy, który w debiucie zdobywa srebrny medal. No, sukces niesamowity. Mamy tylko nadzieję i na jakieś tam nasze marzenia i cele są, żeby gdzieś właśnie w tym Grand Prix zostać i tych sukcesów jednak zdobywać coraz więcej, żeby zadomowić się w tej czołówce już na dłużej. Melbourne, Australia, Dudek z Marcin Doyle, robinzer trzech medalistów, mistrzostw świata, drgnął wartosy z Marcin, sam się ukarał, leci pierwszy w runie, Dudek, Doyle go goni, Doyle nie da jednak rady, przynajmniej nie teraz, Patrykowi Dudkowi Łopinder jedzie trzeci, Tuzer, walcz, walcz o Polskę na tej australijskiej ziemi w kolebce Speedwaya, Doyle minimalnie, Zmarznik przed Łopindena, tylko na ile, czy utrzyma to, będzie polskie podium, będzie piękne podium, Łopinder.
wyścigiem, a się kończy sezon, to ja kocham żużel. Defekt, dramat Patryka Dudka. Ten silnik miał też swoje najechane i te ostatnie biegi coraz bardziej z okrążenia na okrążenie mi słabły. Niestety wjeżdżając tutaj na szeroko, ma już było troszkę odsypanej nawierzchni, motocykl był na tyle słaby, że w sumie mnie wciągnął w ten łuk. Się więcej ratowałem przed upadkiem niż żeby z tego wyjść. Tak naprawdę jest w sumie niedosyt, bo ja teraz patrzę na to, że fajnie, że mam srebrny medal, ale jak wiem, ile by kosztował mnie trochę lepszej jazdy i byłoby złoto w sumie. Ale nie ma co narzekać. Kariera przede mną otwarta, by odpukać jak najmniej wypadków, jak w tym roku mnie ominęło, więc nie ma co narzekać. Fajnie, że jest srebro. Tylko Jason był przede mną w sumie na tym świecie teraz w żużlu, więc nie jest tak najgorzej. Gdzieś dzisiaj też wiele kibiców o tym myśli, że udało się z tego niebezpiecznego wirażu wyjść i wyjść zwycięsko, o czym dzisiaj świadczy ten srebrny medal. Mówimy o zawieszeniu czy o wypadkach? No, mówimy oczywiście, mówimy o zawieszeniu jak najbardziej. Ja wiem, czy straszny moment. Pierwszy raz chociaż byłem na wakacjach w czerwcu. Miałem swoje 5 minut. Cały Patryk Dudek. Więc są tego plusy. Oczywiście ta wtopa gdzieś tam będzie na moich barkach, ale wiedziałem, po co wracam do żużla i jestem w tym miejscu, gdzie teraz stoję, więc minęło chyba 3 lata, 4. Jestem wicemistrzem świata. Debiutant to był fajny, chciałbyś to powtórzył tylko ze słowem medal. Czekaj, miś reaktywacja. Szerokiej drogi już czas. Tak? Szerokiej drogi już czas. No właśnie. Sławek, ale czemu ty żony nie wziąłeś tutaj? Ona tak stwierdziła. Poszła pierwsza akcja, że kurczę, zginiemy wszyscy. Jeden musi zostać.